Witajcie kochani, dziś na przykładzie BMW 440 Grand Coupe pokażę Wam, z czym wiąże się wymiana elastycznego łącznika wału. W tym konkretnym modelu łącznik elastyczny wału jest tylko jeden, tutaj z przodu pomiędzy skrzynką rozdzielczą a wałem, ponieważ to jest X-Drive, tutaj akurat będę skrzynkę rozdzielczą zdejmował do regeneracji, ale przy okazji chciałbym Wam pokazać, na czym polega wymiana łącznika wału. Tu jest jeden, dlatego że z tyłu wał jest bezpośrednio łączony z dyfrem. Ale tutaj tego samego dnia wyjmowałem skrzynkę rozdzielczą z innego auta, też do regeneracji. No i tutaj już są dwa łączniki wału. Z przodu i z tyłu. Tutaj akurat wał zdjąłem, dlatego że ten tylny łącznik i tak będzie do wymiany, bo jest spękany, tak jak tutaj widać. Ma jakieś takie już spore pęknięcia. No i tak jak tutaj widzicie, musiałem opuścić wydech. Można go sobie podeprzeć na kobyłce, albo tak jak tutaj, ekspanderem podwiesić, żeby nie opadł za bardzo, żeby nie uszkodzić elastycznego łącznika wydechu. Należy oczywiście wał tutaj opuścić. Tutaj w tym przypadku łącznik jest jeszcze ok, więc go nie będę ruszał, nie będę wymieniał, ale trzeba też zdjąć taką osłonę termiczną. W bardzo wielu przypadkach tutaj w tych nowszych autach ta osłona termiczna jest tak skonstruowana, tak bardzo zasłania to wszystko, że tego przedniego łącznika wału nie widać na samochodzie. Tak naprawdę bez przynajmniej częściowego odkręcenia tej osłony i odgięcia jej tam, żeby sobie tam po prostu zajrzeć, nie ma możliwości stwierdzić, czy łącznik elastyczny jest uszkodzony, czy nie. Tutaj na przykład do tylnego łącznika wału jest widoczność, jest dojście bez problemu z pod samochodem, można sobie tam zajrzeć, podejrzeć, w jakim stanie jest ten łącznik. No tutaj, tak jak widzicie, akurat nie ma łącznika z tyłu. Dodatkowo zobaczcie sobie, tak jak tutaj w tym konkretnym przypadku, tu mamy taką rozpórkę, takie wzmocnienie od spodu pod samochodem. Tu jest druga taka rozpórka i tu jest jeszcze trzecia. W tym przypadku to tworzy taki podwójny X. Takie wzmocnienie podwozia. Tutaj dodatkowo, żeby dostać się, żeby w ogóle wykręcić ten przedni łącznik, odkręcić od skrzyni czy od skrzynki rozdzielczej, opuścić tak jak tutaj wał, żeby wymienić ten łącznik, niestety należy opuścić skrzynię, odkręcić łapę skrzyni i dopiero możemy, oczywiście tutaj wał, podporę wału musimy też odkręcić od podwozia. I dopiero wtedy możemy opuścić sobie wał i dalej tutaj odkręcać pozostałe śruby do wymiany tego łącznika. Oczywiście tutaj, tak jak widzicie, ten przedni wał jest odkręcony tylko dlatego, że skrzynka rozdzielcza była zdejmowana. Do wymiany łącznika wału nie ma potrzeby zdejmowania tego przedniego wału. Tak jak zobaczcie tutaj, bo ten wał jest z innego auta, w którym też skrzynkę zdejmowałem. Z tamtego auta też jest właśnie łapa skrzyni. Jest też taka rozpórka pod samochodem zamontowana i są też takie dwie rozpórki. Tutaj w tym 440 jest takie, są trzy rozpórki tworzące podwójny X taki. Tutaj w tamtym aucie były tylko dwie takie rozpórki. No i jedna taka duża właśnie na całą szerokość samochodu. Zobaczcie, żeby wymienić przedni łącznik wału, należy opuścić wydech. Należy zdjąć tą osłonę termiczną. Po czym odkręcamy podporę wału. Odkręcamy łapę skrzyni. Opuszczamy na kobyłce skrzynię biegów i dopiero dostajemy się do łącznika wału. Możemy dopiero go wymienić, po czym oczywiście w odwrotnej kolejności to wszystko składamy. Generalnie do wymiany tylnego łącznika wału na pierwszy rzut oka wystarczyłoby odkręcić te 6 śrub mocujących łącznik.
i za pomocą tam łyżki dałoby się to wyszarpać. Tu oczywiście trzeba by odkręcić tą osłonę termiczną częściowo, gdzieś tam podgiąć ją i łyżką dałoby się naprzeć ten wał, żeby wyszarpać łącznik wału. Ale zobaczcie, jak jest skonstruowany wał korbowy, przepraszam, wał napędowy, tutaj przynajmniej w BMC. On z jednej strony najczęściej od strony skrzyni biegów jest łączony za pomocą wielowpustu. Tutaj ten wielowpust jest jeszcze osłonięty taką osłoną przeciwpyłową, żeby tam się nie od jakichś zanieczyszczeń nie niszczył ten wielowpust. I zobaczcie, co się dzieje, kiedy w momencie, kiedy ten łącznik wału odkręcimy i będziemy chcieli naprzeć wał, na, żeby wyszarpać ten łącznik. On tutaj, jeżeli nie odkręcimy podpory wału, on się cofnie tutaj na tej gumie, na której jest mocowane łożysko podpory wału. I ta guma po prostu się rozerwie, pęknie i mamy do wymiany, do wyrzucenia podporę wału. Dlatego czy to do przedniego łącznika wału, czy do tylnego, należy odkręcić podporę wału, oczywiście poodkręcać te rozpórki wszystkie, opuścić wydech, odkręcić te 6 śrub łącznika wału, odkręcić podporę, dopiero możemy opuścić wał, wyjąć i w sposób prawidłowy, zgodnie z procedurą serwisową, można wymienić łącznik wału, tak żeby nie pouszkadzać innych elementów. No a potem oczywiście tylko w odwrotnej kolejności to wszystko składamy, podwieszamy wydech i możemy jeździć dalej. Oczywiście do wymiany przedniego łącznika wału tylko opuszczamy skrzynię i odkręcamy łapę skrzyni. Natomiast do tylnego łącznika wału poza wydechem, osłoną termiczną i tymi rozpórkami skrzyni biegów nie musimy opuszczać. Każdorazowo, czy do przedniego, czy do tylnego łącznika wału odkręcamy podporę wału. Zobaczcie, tutaj mam troszkę bardziej rozsuniętą tą osłonę przeciw... O, widzicie, tak to pracuje na tym wielowpuście. Tutaj nie mam akurat na wierzchu wału napędowego od starszego modelu, gdzie tej osłony przeciwpołowej nie było, bo pokazałbym wam, jak to właśnie tam wygląda, ten wielowpust. W każdym razie do wymiany tylnego łącznika wału nie ma potrzeby opuszczania skrzyni biegów. Wszystko odkręcamy tak samo do podpory wału bez skrzyni biegów. Oczywiście, jeżeli wymieniamy łącznik wału przy skrzyni biegów, no to robimy troszkę więcej rzeczy. I zobaczcie, tutaj mam skrzynkę rozdzielczą ATC35L. No i prawem serii jednego dnia zdjąłem jedną skrzynkę rozdzielczą, rozebrałem, zweryfikowałem uszkodzenia, zamówiliśmy części i oczywiście od razu wjechało następne auto na dokładnie taką samą skrzynkę. Mam nadzieję, że tutaj wystarczająco wyczerpałem dla Was temat wymiany łącznika wału przedniego jak i tylnego. Tutaj oczywiście w zależności od modelu samochodu, od wersji, czy to jest przednio-tylno-napędowa, czy czteronapędowa wersja, różnie można weryfikować te łączniki wału, w jakim one są stanie. Tak jak Wam już wcześniej tam wspomniałem, tylny łącznik wału można każdorazowo po wejściu pod samochód zweryfikować, obejrzeć, w jakim on jest stanie, natomiast do przedniego zależy od wersji auta, od modelu, od rocznika. Te osłony termiczne są w każdym aucie inaczej skonstruowane, inaczej osłaniają. W niektórych można tam sobie zajrzeć bez problemu, w innych niestety nie ma możliwości, trzeba gdzieś tam poodkręcać częściowo tą osłonę termiczną, gdzieś tam poodginać, coś z lusterkiem czasem zajrzeć, żeby to sobie zobaczyć, w jakim jest stanie łącznik wału elastyczny. W każdym razie do wymiany jednego czy drugiego, czy też podpory wału, tak jak widzicie, jest bardzo dużo pracy, trzeba opuścić wydech. Jeżeli jest to wersja samochodu z silnikiem V8 na przykład, ten wydech bardzo często trzeba całkowicie zdemontować z samochodu, żeby w ogóle dostać się do, żeby odkręcić osłony termiczne i dostać się do wału, do łącznika wału. Także
Do tego jeszcze są różnego rodzaju rozpórki. One są w każdym aucie inaczej mocowane, jest ich więcej, mniej, ale każdorazowo no niestety jest to operacja na dłuższą chwilę i niestety bardzo często sama wymiana jest bardziej kosztowna niż cena samego łącznika wału. Także subskrybujcie mój kanał, dawajcie lajki, komentujcie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.